różne itemy, ale również między innymi czerwone surprise bugi. Tajemnicy przed wszystkimi udało mi się skupić takich plecaczków 102. Skupiłbym więcej, ale no niestety więcej nie ma na markecie. Skupowałem w kwocie od 5 do 20k. 20k to była kwota, którą dałem najwięcej za te surprise bugi. W tamtym roku otwieraliśmy i opening możecie zobaczyć. Powinien wam się wyświetlać z tamtej strony. Powinien być link, gdzie możecie sobie kliknąć, a tymczasem przejdziemy do openingu, zobaczymy, czy na nim zarobimy, czy na nim nie zarobimy. Jeszcze zanim do tego przejdziemy, powiem wam, co może nam wypaść z takiego surprise buga. Tutaj się posłużę Tibiopedią i mamy informację. Po użyciu dostajemy jeden z następujących przedmiotów, czyli te przedmioty takie w sumie nic nie warte praktycznie, czyli jakieś tam fajerwerki, czapka, świnka, już tam trochę ma jakąś wartość. Jak jest event na gotowanie, to czekolada, tort też może mieć jakąkolwiek wartość, tam parę K albo nawet więcej, w zależności od zapotrzebowania i serwera. Gemy, soul orby i później zaczyna się te najlepsze itemy, czyli co nas interesuje na pewno Demon Shield, Bochy, RH, AOL. No najbardziej co nas interesuje, to na pewno Teddy Bear. Zobaczmy, jak wyglądają, jak prezentują się ceny na Antice. Zawsze sobie porównuję ten serwer, bo myślę, że są to takie ceny, które warto wierzyć. Zobaczmy, ile kosztują surprise buggy. Ok, jak już jesteśmy w depo, trochę to zajęło. Surprise buggy, one są po 20k, po 10 w skupie. Czyli no, kupiliśmy chyba w sumie w dobrej cenie. Coiny są w podobnej kwocie, nada może 16. I te na Antice są za 19. 18? 17. Kurde, bardzo tanie te Tibia coiny. Jeszcze jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że jest jeszcze taki surprise bug. Ale prawdopodobnie w ogóle on nie był jeszcze w Tibii dostępny. Z tego co wiem, chyba nigdy go nie wiedziałem. Nie wiem, czy w ogóle można go w jakikolwiek sposób zdobyć. Zobaczmy jeszcze Teddy Beara. Anhilation Beer. Beer, nie Beer. Beer to piwo. 100k. Ten kosztuje 800k, czy tam 900. Dobra, no. Reszta itemów, no to nie są to itemy jakoś super wartościowe, więc żeby ten opening nam się opłacił, to musimy... Może nam nic nie wypaść, ale żeby się zwróciło, no to fajnie jakby ten Teddy Bear jednak... Jakbyśmy tego Teddy Beara jednak zobaczyli, nie? Zaczynamy, ja tylko kawę łyka. Łyka kawy. Kawę łyka na odwagę. Bum. To ruszamy, ziomy. Zobaczmy. Same fajerwerki póki co. Ciekawe, czy będzie cokolwiek rzadkiego. No ja wiem niestety, jak to wypada. No i co? Następna strona. Klikamy szybciej. Dobra. Same fajerwerki. A trochę się tu wykosztowaliśmy na to. Aha, tylko wygląda to w ten sposób, że jak tu klikamy, to one się pojawiają tutaj. Więc mamy DSM-a. No ale lecimy dalej. Musielibyśmy to... Słuchajcie, zrobimy w ten sposób. Otworzymy wszystkie i przejrzymy strony, jakie itemy będą. Jest DSM, zgadza się. No czyli już jakiś rzadki przedmiot jest, ale nie wiem, czy my na tym zarobimy. Dobra, uwaga. Ok, mamy DSM-a. No, i mamy DSM-a. Czyli gdzieś, ile, około 1,5 kaka gdzieś wydaliśmy, jak nie więcej. Nie, to z 1,5 miliona gdzieś ten opening kosztował. No, a możecie zobaczyć, co mamy. Czy się opłacało, czy się nie opłacało, no to chyba możecie stwierdzić sami. Więc dziękuję za taki szybki opening, dziękuję za oglądanie. No i co? Widzimy się albo na streamie, albo w następnym materiale. Trzymajcie się i do zobaczenia. Bo. Cześć.